Dzisiejsza wiadomość, która do nas dotarła, jest bardzo smutna i tak jak tu wszyscy o tym rozmawiamy, na pewno pana Gerarda, wielką legendę Ruchu Chorzów, śląskiej piłki, ale również i polskiej piłki na pewno będzie brakowało. To jest chyba nieliczny piłkarz, którego zna cała Polska, i piłkarska, i niepiłkarska, bo to jest człowiek, który pokonał ruskich. I to nie zależy, czy ktoś kibicował, czy nie, to ten fakt wie, i zwłaszcza jeżdżąc po stadionach, zawsze ludzie pytali o Ciślika. Straciliśmy osobę, która była od początku do końca związana z jednym miastem, z jednym klubem, cały czas związany właśnie z Ruchem Chorzów. Nie ma już takich ludzi. Myślę, że już takich ludzi nie będzie, bo świat zmierza troszeczkę w innym kierunku i takich ludzi po prostu trzeba szanować, pamiętać o nich i pamiętać, no każdy gdzieś tam swoją cząstkę Gerarda Ciślika gdzieś nosi, czy to jako kibic, czy to jako zawodnik. Każda jego wypowiedź nacechowana była troską o ten klub i w obojętnie w jakiej sytuacji ten klub się nie znajdował, on zawsze był pozytywnie nastawiony, zawsze wierzył w to, że będzie lepiej, zawsze wierzył w to, że Ruch wyjdzie z największych opresji. Od bajtla pamiętam pana Gerarda, pamiętam go jako piłkarza, który się pojawiał na ulicach, w których mieszkałem. Mieszkałem na Prostej, koło mnie mieszkał i Wyrobek, Drzewiecki, Cieślik. Patrzyłem zawsze na nich z lekkim dreszczem, a jak potem zacząłem pracę w Radzie, zacząłem tutaj gdzieś tam być bliżej Ruchu Chorzów i mogłem go poznać osobiście, mogłem z nim rozmawiać, mogłem z nim napić się wódki, mogłem z nim pogadać, pośpiewać, to zawsze to była taka niezapomniana dla mnie emocja, kiedy pierwszy raz byłem jego w domu, kiedy pokazywał mi proporczyk wyszywany przez wodarza. No historia, no coś, co we mnie zostanie na zawsze. No, ciężki rok dla kibiców Ruchu. W naturze pana Gerarda i boiskowej, i później poza było walczyć do końca, tak. Wiedzieliśmy, że stan jest poważny, ciężki, ale gdzieś tam do samego końca nie dopuszczał człowiek tej myśli. Ciągle też jeszcze wierzył, że gdzieś tam to się uda. No ale tak to jest. Dzisiaj możemy o panu Gerardzie wspominać jako o wspaniałym piłkarzu, wspaniałym nauczycielu, trenerze, człowieku, który Ruch Chorzów nosił w sercu przez cały czas, nie tylko jakby w pracy, i na pewno wielką, wspaniałą legendę przez duże L. W sytuacjach trudnych, a takich w tym klubie nigdy nie brakowało, pan Gerard zawsze był lekarstwem, tak? Czyli zawsze był tym, który potrafił załagodzić wszelkie spory. W ciężkich sytuacjach, w których znajdował się klub, mogą się sytuacje ekonomiczne, i zawsze był tym, który był pierwszy wysyłany na mediacje z różnymi sponsorami, którzy łaskawszym okiem spoglądali na ten klub, jeżeli przyjeżdżał na rozmowy Gerard Cieślik. No był osobą powszechnie szanowaną i niepowtarzalną. Nie pamiętam go z boiska, bo pamiętam tylko, jak oglądałem bramki, które strzelał Związkowi Radzieckiemu. Natomiast przychodząc na stadion na Ruch Chorzów, jak miałem 7-8 lat, zacząłem trenować w klubie i to był mój trener. Trener, który na początku uczył mnie właśnie, jak się strzela bramki, bo pamiętam z nim treningi strzeleckie, gdzie celowaliśmy w okienka bramki betonowej na boisku asfaltowym, więc nikomu to nie przeszkadzało. Wiedzieliśmy, że to jest były zawodnik, który osiągnął sukces, bardzo dobry zawodnik, a my na początku swojej kariery, no, dzieci chcą być i brać przykład od najlepszych. Ja właśnie z takim człowiekiem miałem kontakt jako właśnie mały człowieczek. Szczególnego znaczenia teraz nabiera film, który powstał kiedyś tam. Mam go jeszcze na taśmie VHS. Trzeba go będzie przywrócić do życia. W roli głównej młodego Gerarda wówczas gra Krzysztof Warzycha. No i bardzo ciekawie zrealizowany film pokazujący, jakim naprawdę człowiekiem był Gerard Cieślik. Będą przygotowania do pogrzebu wspólnie z rodziną, bo tak naprawdę to oni są tutaj w tej chwili bliscy pana Gerarda najważniejsi i my do tego wszystkiego postaramy się dopasować, żeby naprawdę uświetnić tak wspaniałego człowieka.